Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam ProBooka 650G2, ale zanim Wam pokażę i powiem coś o tym laptopie, to jeszcze wrócimy do poprzedniego filmiku, a propos do powerbanka, którego składałem do ładowania laptopa. Ponieważ, no wiadomo, na tym filmiku nie wszystko było pokazane tak jak trzeba, wiadomo, było tam kilka pomyłek i tak dalej, no ale jak wiecie, jak się coś robi z marszu, no to czasem tak bywa. Więc dzisiaj jeszcze o nim coś wspomnę. Kabel sobie już dorobiłem, tak jak Wam mówiłem, odpowiedni do, w tym przypadku tutaj do HP-ka, bo pokażę Wam na przykładzie HP-ka. I skalibrowałem sobie, słuchajcie, ten miernik baterii. On po prostu ma ukryte ustawienia, ukryte menu i można sobie go skalibrować. No i dzisiaj podłączymy sobie go pod ProBooka. No i zobaczcie, że to naprawdę działa, że to nie jest fake. I to jest o tyle fajne, że tak jak powiedziałem, ten wskaźnik będzie nam pokazywał rzeczywiste zużycie baterii w danej chwili. Czyli patrzcie, na przykład podłączam teraz pod laptopa. Nie wiem, czemu nie zaczyna ładować. A, bo wypięte jest chyba to wtyczka. Zdziwiony jestem, że nie. A, okej, teraz zaczyna ładować. Przez moment byłem zdziwiony, czemu nie zaczął ładować. No ale oczywiście charger musiał tam, jak to się mówi, swoje zrobić. Widzicie? I teraz pokazuję teraz przy obciążeniu, zobaczcie, ponad 2 ampery. Czyli teraz ponad 2 amperami ładuje baterię i zobaczcie, do 91% zjeżdża bateria. I teraz zobaczcie, przez moment wyłączymy i bateria wraca do swojego pierwotnego stanu. Widzicie? Teraz włączamy jeszcze raz. No i teraz już szybciej. Najprawdopodobniej kabel mi chyba gdzieś tam nie łączył, albo tutaj ze złączce, bo to jest inne złącze. No już w tych ProBookach już zastosowali cienkie, więc tak to wygląda. Więc zobaczcie, teraz mamy prawie 2 ampery. No wiadomo, ta bateria w jakiś sposób jest naładowana, chyba tam do 80%. Więc teraz otworzę laptopa, uruchomię go i zobaczcie. Czyli nawet da sobie radę z włączonym laptopem i z ładowaniem baterii. To będzie oscylować około 3 amper. Nawet w większym obciążeniu, zobaczcie, 4,48 było, tak? W chwili uruchomienia. Więc zobaczcie, no i zjeżdża prawie do 80%, ale no to jest normalne, ponieważ jest obciążenie rzędu 3-4 amper, tak? Więc ma prawo. Ale tak jak widzicie, tak jak się zmienia prąd, tak samo zachowuje się bateria, widzicie? A wtedy tego nie było, ponieważ ten miernik nie był skalibrowany. No jak już to wszystko po prostu na spokojnie sobie dosiedziałem, jak to się mówi, poustawiałem, no to teraz już stwierdziłem, że Wam to zaprezentuję w całej okazałości, no bo wydaje mi się, że się to Wam należy. Więc teraz zobaczcie, laptop już jest uruchomiony, więc praktycznie oscyluje około 2 amper. No i tak to sobie, jak to się mówi, śmiga. No i przez cały ten filmik niech sobie będzie na tym i ładuje. Powiem Wam szczerze, 3 chyba baterie naładowałem z tego ProBooka i jeszcze zostało chyba 28%. Więc jestem mega zadowolony z tego urządzonka. Więc co, powerbanka już możemy zostawić i przechodzimy do ProBooka. Jest to 15,6 wielkość matrycy. Jest to ProBook 650G2. Według mnie jest to bardzo dobra konstrukcja i jest to taki kompromis między laptopem do zadań biurowych i dla rozrywki, i przeznaczony dla rozrywki, ponieważ ten model wyposażony jest w dedykowaną grafikę AMD, w tym przypadku R7-365X, bodajże z 1 giga, jeśli chodzi o pamięć VRAM. No i co mógłbym powiedzieć o tym laptopie? Konstrukcja naprawdę bardzo stabilna. Nie jest to, jest to też kompromis między, nie wiem, jakimś tam marketowym HP-kiem a Elitebookiem. Jest to coś po środku.
Wydaje mi się nawet może troszeczkę bliżej Elitebooka, no, ale o tym porozmawiam sobie później. Teraz słuchajcie, mnogo złącz, jeśli chodzi o ten laptop. RS-232, jeśli wiecie, o co chodzi, no teraz wiadomo, większość programatorów już mamy na USB, ale jednak jeszcze starsi może użytkownicy wiedzą, o co chodzi. Oto typ złącza, więc ono jest tutaj w tym laptopie zainstalowane. Jest nasze VGA, jak to ProBook. Słuchajcie, mamy złącze stacji dokującej, mamy złącze SIM, bo mamy wbudowany modem 4G bodajże już w tym przypadku. Mamy kartę sieciową, dwa złącza USB 3.0, mamy DisplayPorta, mamy 3.1, czyli tak zwane C, no i combo jacka, czyli słuchawka, mikrofon w jednym. I z drugiej strony mamy czytnik linii papilarnych, wyrzut tutaj powietrza, jeśli chodzi o wentylator. I tutaj w tym przypadku, no niestety, G2, G3, już raczej HP odchodzi od montowania nagrywarek i raczej już są wkładane kieszenie do dysku dodatkowego, co jest bardzo dobrym pomysłem. Ale o tym powiem Wam za chwilę. Więc może ja sobie teraz jeszcze wyłączę na chwilę, żeby nie zrobić sobie tutaj jakiegoś zwarcia niepotrzebnego i za chwilę Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Więc ja go na razie wyłączę. I pokażę Wam jego zawartość. Ja już sobie pozwoliłem wcześniej odkręcić śrubki, żeby nie tracić czasu. I zaraz od razu czekam, aż bezpiecznie się wyłączy. Odłączę na razie może ten powerbank. Słuchajcie, jeśli chodzi o demontaż tylnych plecków, no to odkręcacie parę śrubek i jak to bywa w HP-ku, macie dostęp do wszystkiego. I teraz tak, ja nie będę Was zasypywał jakimiś regułkami, definicjami, jakimiś wykresami, bo to nie o to chodzi. Ja nie zaśmiecam sobie głowy wykresami. Ja po prostu od takiej strony praktycznej wolę poopowiadać o laptopie, niż teraz Wam mówić, ile będziecie mieli FPS-ów w tej czy w innej grze. To pozostawiam innym youtuberom, którzy to robią, bo jest naprawdę mnóstwo filmów na ten temat. Ja bardziej od strony technicznej i takim prostym językiem, ponieważ większość z Was nie będzie się bawić w żadne wykresy, tylko po prostu chce usłyszeć, czy warto, czy nie warto. I ja raczej moje filmiki są w taki sposób przedstawiane, a nie jakiś tam, nie wiem, wykres temperatur, nie wiem, wykres FPS-ów i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeśli będziecie dbać o układ wentylacji, wszystko będzie ok. Jeśli będziecie wymieniać pastę i będziecie w ogóle w jakiś tam normalny sposób użytkować tego laptopa, to naprawdę jest mega. Jak każdy, tak? No wiadomo, te laptopy z serii Business są wykonane z lepszych komponentów, nie oszukujmy się. To nie jest, jak to się mówi, taki zwykły plastik. Ale to też nie do końca o to chodzi. Słuchajcie, jeśli... Co mogę Wam powiedzieć o tym laptopie? Wezmę sobie śrubokręcik, bo jak zwykle zapomniałem. Tak, wykręcimy sobie baterię, żeby podczas pokazywania nic sobie tutaj nie uszkodzić. Może tak nie uszkodzić, jak po prostu w jakiś tam głupi sposób nie zrobić jakiegoś zwarcia przy, nie wiem, wyjęciu ramu, czy dysku, czy czegokolwiek. I słuchajcie, bateria dosyć dobra, około 4 godzin bez problemu będzie Wam ten laptop pracował. Nie wiem, nie powiem Wam dokładnie, ona ma 4000 mAh, czy 4800, aż muszę się wspomóc lupą. 4000 z tego, co widzę tutaj na etykietce. RAM standard DDR4, akurat w tym przypadku 2400, z tego, co wiem, w podstawowej wersji 2133. Teraz tak, modem 4G, tak jak Wam mówiłem, wyposażenie w standardzie, bynajmniej w tym modelu. Czytnik linii papilarnych i to, co Wam powiedziałem, nie włożył tutaj producent już nagrywarki, bo mamy już USB 3.0, USB-C, więc słuchajcie,
Tada, mamy wyposażony w dodatkową kieszeń na dysk HDD. I ktoś na przykład mi może powiedzieć, a po co druga kieszeń na drugi dysk HDD, jak mamy go tutaj. Owszem, ale tutaj producent poleciał troszkę w kulki. Bo jak na przykład w EliteBookach możemy sobie zamontować, jeśli chcemy mieć lepszą wydajność, możemy sobie zamontować na przykład M2, tak tutaj jest zamiennie. Słuchajcie, jeśli zainstalujemy sobie M2, na przykład w tym przypadku, o, teraz montujemy sobie M2, to jest dysk, nie zwracajcie uwagi, NGFF, ale spokojnie obsługuje Wam tutaj NVMe. Jeśli zainstalujecie sobie taki dysk, to zapomnijcie, żeby już dodatkowo sobie włożyć tutaj dysk na SATA. Niestety. Producent tak zrobił, nie wiem czemu. Mogli zrobić, na przykład tutaj jest dużo miejsca, słuchajcie, mogli zrobić tak jak w EliteBooku, na przykład ten dysk tutaj i można by było dwa dyski obsługiwać. No ale niestety. Więc jeśli zależy Wam na większej wydajności i zainstalujecie sobie tutaj NVMe, na przykład, który nas złączył M2, może Wam nawet do 3 giga bitów na sekundę, gigabajtów na sekundę, dobrze mówię? Dobrze chyba. Może Wam obsłużyć, a jak wiemy, SATA maksymalnie do 600 mega. Więc jeśli chcecie ten laptop potraktować bardziej do gier, żeby był, jak to się mówi, bardziej wypasiony i szybszy, no to założycie sobie M2 dysk tutaj, a ten dysk wyląduje Wam w kieszeni. I to jest taka fajna konfiguracja. Czyli na przykład tego, nie wiem, SSD-ka możecie sobie wrzucić w kieszeń, cyk, i macie M2 na systemie, szybki dysk i dodatkowo też szybki dysk na dane. No ale co nie stoi na przeszkodzie, na przykład, że tutaj, żeby już nie inwestować w dwa dyski SSD, no to tutaj ładujecie sobie M2 szybki, żeby mieć do gier i tak dalej, a tutaj, no akurat ja mam w tym przypadku dysk taki, a tutaj sobie na przykład o większej pojemności wrzucacie na przykład HDD 500 giga czy 1 tera i macie wybraną odpowiednią pojemność dysku, jaką sobie tam wybierzecie na dysku M2, czy to będzie 256, 512 i tak dalej, a tutaj sobie możecie nawet 1 tera, czy nie wiem, tam 1,5 czy 2 tera, jakie są dostępne dyski 2,5 cala, wrzucić sobie w kieszeń i sprawa załatwiona. Jedyny taki mankament, że nie możecie sobie tych dysków zamiennie stosować, więc albo ten, albo ten. No ale niestety, taki jego urok. Dalej, co mogę powiedzieć? Obsługuje pamięci do 16 giga, czyli spokojnie wrzucacie sobie tutaj 2x8 DDR4. Z doświadczenia Wam powiem, że 2666 obsłuży. Więc jeśli potrzebujecie szybszych pamięci RAM, to bez problemu 2666 obsłuży. No i słuchajcie, przy dedykowanej grafice AMD Radeona podejrzewam, że LOL, CSGO, Fortnite i tak dalej, bez żadnego problemu sobie ogarniecie. I nie musicie przy tym wydawać 4-5 tysięcy na laptopa w cudzysłowie gamingowego, bo dla mnie, owszem, są te laptopy gamingowe, ale czy one tak naprawdę są wydajne? Czy to jest warte tych pieniędzy, to nad tym bym jednak troszkę podyskutował i polemizował. Ponieważ jeśli chcecie grać, to tak naprawdę stacjonarka to jest jedyna, jak to się mówi, prawidłowa i słuszna alternatywa. Ponieważ tak, wiadomo, co chwilę wychodzą nowe gry i tak dalej, więc zawsze możecie sobie coś zmodernizować. A w takim laptopie co możecie sobie zmodernizować? Co najwyżej dołożyć RAMu, o ile już nie jest w maksymalną ilość wyposażony, i założyć dysk SSD. No bo wiadomo, możecie kupić w konfiguracji z dyskiem, nie wiem, HDD, z, nie wiem, z 4 giga RAMu, bo wiecie, to są laptopy poleasingowe, więc w jakie komponenty sprzedawca wyposaży, takiego kupicie, wiadomo. Za wszystkim idzie cena. Jeśli kupicie go w max konfiguracji, no to musicie za niego zapłacić, przypuśćmy, około 2000. Ale jeśli w takiej minimalnej konfiguracji go kupicie, no to wiadomo, możecie go kupić, nie wiem, 1000-1300 zł. Przypuśćmy, prawda? Bo nie znam dokładnie cen tych laptopów. Ale tutaj, słuchajcie, jeśli macie gdzieś, nie wiem, jakiś dysk SSD na przykład, macie jakiś tam wolny RAM, i trafi Wam się na przykład taki laptop z tym minimalnym wyposażeniem, czyli nawet z tym dyskiem HDD i z 4 gigabajtów RAMu, no to słuchajcie, dysk HDD wrzucacie sobie w kieszeń,
SSD-ka waszego sobie wrzucacie na system i już wartość waszego laptopa i jego parametry i w ogóle szybkość i wiele, wiele aspektów związanych z tym laptopem już idzie max do góry, tak? No i oczywiście cena też. Więc mówię, to jest naprawdę, jeśli chodzi o tego laptopa, to jest naprawdę taki kompromis między laptopem do, nie wiem, do zwykłych prac biurowych, do nauki, do czegokolwiek, z tym, że na przykład chcecie sobie pograć. Bo znam wiele osób, które na przykład grają tylko w CSGO czy Flowa i sobie bez problemu ten laptop będzie radził. Więc tak jak powiedziałem, dla mnie, jeśli chodzi o mnie, naprawdę laptop godny uwagi. Bardzo dobra konstrukcja. Może ja już tego dysku nie będę wkładał, bo on i tak on tutaj nie będzie zainstalowany. I tyle. Więc dla mnie naprawdę, jeśli potrzebujecie dobrego laptopa i od czasu do czasu lubicie sobie zagrać, to naprawdę polecam. Naprawdę polecam tego laptopa, bo jest bardzo dobrze skonstruowany. Jest to trwała konstrukcja. Zaraz sobie go otworzymy i coś więcej jeszcze wam o nim powiem. Tak, obudowa bardzo dobrej jakości plastik. Nie wiem dokładnie, co to jest za komponent, ale on jest metalizowany. W dobrej wersji macie podświetlaną klawiaturę, macie trackpointa, macie dosyć dobry touchpad, macie czytnik linii i akurat tutaj w tym, jak to ProBook, no nie ma Bang & Olufsena, ale powiem wam szczerze, nagłośnienie też daje radę. Klawiaturka wyspowa, powiem wam szczerze, też miła. Tylko co mogę powiedzieć, nie podoba mi się jedna rzecz tutaj, że jeśli chodzi o EliteBooka, nawet mam chyba jakąś tam klawiaturę, zaraz wam mogę pokazać. Albo i nie mam. Nie, chyba ma. Okay. Zobaczcie, na przykład EliteBook jest o tyle fajny, bynajmniej dla wzrokowców, którym względy estetyczne też są dla nich ważne. Zobaczcie, ramka jest w kolorze obudowy, prawda? Zobaczcie, wygląda to według mnie o niebo lepiej niż cała czarna klawiatura, prawda? No ona tak wyróżnia się z tego laptopa. A jeśli tak jak to zrobili w EliteBooku, zobaczcie, ona fajnie ginie w tej obudowie. Ale to mówię, to są tylko wizualne kwestie. To nic nie ma do działania tego laptopa, tak? I co dalej? No niestety, minus kolejny, ta ramka. Czyli tak jak kiedyś wam mówiłem w EliteBooku, zobaczcie, też się wyciera tutaj od guzików touchpada. Niestety, no nie wiem, może kiedyś to poprawią, może nie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. A tak poza tym, naprawdę żadnych minusów nie zauważyłem. Ta wersja też nie jest najwyższą wersją, ponieważ w najwyższej wersji jest zainstalowany tutaj procesor i7, w tym przypadku, w przypadku G2 i7 szóstej generacji, ale słuchajcie, 6820HQ, czyli mamy tutaj 2.7 w turbobuście do 3.60 i mamy 4 rdzenie, 8 wątków. Niestety, jeśli chodzi o i7-6600U, gdzie możecie się jeszcze spotkać chyba z 6500U, o ile dobrze pamiętam, to, bo to jest wersja V Pro, to słuchajcie, tutaj już mamy z literką U, czyli niskonapięciowy, więc 2.6 w turbobuście 3.4 GHz, więc procesor troszkę słabszy, no i niestety 2 rdzenie, 4 wątki. Czyli porównywalny jest do procesora i5 szóstej generacji, też z literką U, tylko że pamięć podręczną cache ma 4 mega, a chyba i5 ma 3, więc i tak będzie szybszy niż procesor i5. Kolejnym minusem jest, że ProBook wkłada do swoich laptopów jeszcze zwykłe matryce HD. Tutaj w tym przypadku akurat jest o tyle dobrze, że jest to matryca Full HD, no ale niestety nie IPS. Więc jeśli jesteście wrażliwi na dobre matryce, no to też może to koleć w oczy, ale nie aż tak bardzo, żeby to dyskwalifikowało tego laptopa, ponieważ
Słuchajcie, jak to się mówi, już zapomniałem, że jest matowa, więc słońce, żadne światło nie będzie wam przeszkadzać, tylko wiadomo, kąt patrzenia z różnych stron pod różnym kątem już niestety nie będzie taki super jak w IPS-ie, że praktycznie pod jakim kątem nie patrzycie w matryce, tak widzicie wszystko super. No niestety w matrycach VA no jest to troszeczkę gorzej, no ale jak to się mówi, coś za coś. Z dwojga złego lepiej mieć zwykłe Full HD niż HD, no ale z drugiej strony wolałbym mieć IPS-a niż zwykłą VA. To jeśli chodzi o ekran. Dalej, jeśli chodzi o jego komponenty, tutaj w tym przypadku, tak jak wam powiedziałem, i7 też nie jest najwyższej półki. I tak poza tym, no to chyba poza ekranem dotykowym, który też jest spotykany w tych laptopach, to chyba tutaj jest wszystko. Bo nie spotkałem się jeszcze, żeby miał HPEC ProBook, miał NFC technologię, więc oprócz NFC i dotyku to raczej tutaj już niczego mu nie brakuje. Więc co, tutaj mamy, tak jak już wspominałem, wszystko. Mamy też podświetlaną klawiaturę, jest ona też, wydaje mi się, fajnie podświetlana. Jest bardziej taka zimna barwa, co mi się podoba. Im nowszy laptop, tym zimniejsza barwa, z tego co zauważyłem. I co, jeśli chodzi o jego komponenty, no to słuchajcie. i7-6600U, 2.60, 2.81. W tym przypadku mamy zainstalowane 8 GB RAM-u. Windows 10 Pro, no wiadomo. Licencja cyfrowa. Jeśli chodzi o grafiki, no tak, mamy Bluetooth, mamy karty graficzne dwie. Czyli tak jak mówiłem, AMD Radeon R7M365X, to jest 1-gigowa grafika i dodatkowo mamy Intel HD Graphics 5200, mówię 5200, 520. W G3-kach jest chyba, raczej wróć, jeszcze w tych chyba modelach możecie się spotkać z 530, bo już w G3 chyba mamy 550 lub 560, nie chcę kłamać, a może nawet 620. Ale nie chcę tutaj spekulować, bo tego nie jestem pewien. Tak jak widzicie, karty sieciowe, Bluetooth, LTE macie, widzicie? Tak jak mówiłem, 4G, czyli LTE. I mamy Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj jeszcze więcej? Kamerka. No i oprócz tego czytnika, co wam powiedziałem, nic ciekawego tutaj już nie znajdziecie, jeśli chodzi o wyposażenie. I tutaj wam pokażę jeszcze, łączymy się z siecią, a czy łączymy się z siecią, widzicie? Macie tutaj opcję sieć komórkowa, czyli tak jak mówiłem, wkładacie sobie tutaj kartę SIM i macie mobilny internet. Więc co, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym laptopie. Konstrukcja naprawdę super, jest stabilna, jest wytrzymała, bateria też około 4 godzin. Ekran, no wiadomo, mógł być lepszy, ale już z dwojga złego Full HD jest ok. Poza tą ramką, to nie zauważyłem żadnych problemów z tym laptopem. Więc tak jak mówię, dedykowana grafika pomoże wam troszeczkę pograć na tym laptopie. Jeśli chodzi o procesor i dyski, no to tak jak powiedziałem, też jedyna wada to jest, że możecie je wymiennie tylko stosować. A tak poza tym polecam przez duże P. Wydaje mi się, że za te pieniądze to ten laptop naprawdę daje wiele możliwości. Wiadomo, to nie będzie taki laptop jak typowo gamingowy, jakiś, nie wiem, MSI czy Asus ROG. Ale tak jak powiedziałem, do mniej wymagających gier bez żadnego problemu. A jeśli chodzi o sprawy, tak jak mówię, biurowe, szkolne, to naprawdę mega, mega laptop. I co? Przy okazji macie 15,6 cala dużą matrycę i macie dodatkowo numeryczną klawiaturę, tak? Co niektórzy na to zwracają uwagę.
Więc co, z mojej strony to wszystko i co mógłbym na sam koniec powiedzieć. Jeśli macie na przykład budżet, nie wiem, 1500, 2000, czy nawet coś ponad 1000 zł, bo wydaje mi się, że też na upartego możecie takiego laptopa znaleźć. To naprawdę, jeśli macie taki budżet w granicach 1000-1500 zł i macie zamiar kupić sobie jakiegoś budżetowego laptopa i się później z nim męczyć, to naprawdę uwierzcie mi, kupcie sobie takiego polizingowego laptopa. Bo mimo tego, że on już ma jakieś tam 2, 3, 4 lata, to naprawdę nie jest to dla niego żaden problem. I tak jak widzicie, laptop, który jest po, nie wiem, tam 2 latach leasingu czy 3, zobaczcie jak wygląda. Praktycznie nie ma śladu zużycia. Nie ma. Nawet od spodu. No wiadomo, jakieś tam ryski, ale... Nic, nie ma naprawdę żadnego zużycia śladów, żadnego zużycia z żadnej strony. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o wygląd, też się nie powstydzicie, nawet kupując sobie takiego laptopa. I w takiej cenie, bo chyba nowy około 5-6 tysięcy, w zależności jakiej konfiguracji, a teraz go możecie kupić w granicach od 1000 do 2000 zł. I będziecie naprawdę zadowoleni. A jeśli chodzi o nowe laptopy, co możecie kupić? Nic. A jeśli kupicie coś za 1000-1300 zł, no to będziecie się później z tym męczyć, bo to tak naprawdę nigdy nie będzie Was satysfakcjonować w 100%, tak? Nawet w 50% raczej nie. Więc co? Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Tak jak widzicie, powerbank też działa, już tak na sam koniec Wam pokażę. Słuchajcie, już prąd spadł do 970 mA. I zobaczcie. I obciążenie baterii około 7%, 7-8%. Słuchajcie, więc powerbank działa, laptop super. Mam nadzieję, że film mi się podobał. Jeśli tak, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. I co? Do następnego filmiku. A, i jeszcze. Zostańmy wszyscy w domu. Niech ten koronawirus w końcu się skończy. Trzymajcie się. Cześć.